Co się stanie z tą narracją niechęci do polityki? Bo to jest coś, co przez co... Do polityków, do partyjności. Do partyjności, do polityków, ale bo to jest coś, przez co przechodziły te ruchy, dlatego wspomniałam te ruchy południa, znaczy te ruchy południa, czy takie ruchy nawet bałkańskie. To jest coś, co wydaje mi się zmieniało społeczeństwo obywatelskie w społeczeństwo polityczne. Taki moment, w którym widzisz, oni nas nie reprezentują w tym parlamencie, my musimy się sami zacząć reprezentować, a my musimy znaleźć jakieś innych ludzi, ale takich, którzy na przykład występują w wyborach. I to jest ten moment, w którym trzeba rzeczywiście to społeczeństwo obywatelskie, ci obywatele, obywatelki muszą przestać taką cnotę obywatelskości jakby stracić i powiedzieć, że teraz decyzje podejmuje się też w czasie wyborów w parlamencie i trzeba się do tej polityki pójść, przekonać, tam muszą być nasi ludzie. To nie musimy być my. To nie znaczy, że my musimy teraz te stowarzyszenia czy partie zakładać, ale my musimy mieć na kogo głosować. Bo to się magicznie nie wydarzy. To, że my tam wyjdziemy na tę ulicę, będziemy protestować, to magicznie nie sprawi, że nagle w parlamencie pojawią się nowe ustawy, albo że w parlamencie będą ludzie, którzy będą mogli wygłosować tych, z którymi się nie zgadzamy. Ale to się w przypadku ruchu Palikota, który niestety przez Palikota został rozwalony. Ale to było dokładnie tak. Ludzie, którzy nie chodzili na wybory, poszli głosować na ruch Palikota, bo tam były kompletnie nowe osoby. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.